Lądas! Podnieś semafor. Uczyli cię mówić r? Powiedz semafor. Nie chcę. A ja umiem mówić krowa. To powiedz. Chrząszcz brzmi w trzcinie, w przebrzeszczynie. Mądrala z ciebie. No to co się przedrzeźniasz? Jak mi dasz pojeździć, to ci pokażę pilułę. Co? Pilułę? Pilułę! Pilułę, 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 pilułę. Kiedy przyjdzie mama? Leszek, Leszek, nie jesteś w gar kuchni. Wy też przestańcie. W gar kuchni to by już dali jeść. Ty przestań się wygłupiać, nie podpuszczaj bąbli. Uspokójcie się. Idź i pomóż Agnieszce. Na stole stoją kartofle. No i fajnie sobie radzisz. A miały być placki z jabłkami. Miały być, ale nie będzie. Cześć. Cześć. Jeszcze nie jedliście? No czekamy na ciebie, czekamy. Ręce umyję. Jak myślisz, znała? No jasne, przecież jak ją przepytywałam, to wszystko umiała. Ojej, jestem śmiertelnie zmęczona. Siadłem mleko. Świetnie, tylko o tym marzyłam. Wisiu, jak ci poszło? No, wiesz... Oblałaś? Tylko nic nie kombinuj. Nie, no nic nie kombinuję, no. Oblałam. Ale wstyd. Trzeba było się nie oblewać. Mamie po prostu nie wyszło, no. Nie zdała. To potrzebna jest korepetycja. Korepetycja! 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 Ale naprawdę się, nie martwcie się o mnie, jak się solidnie powkuwam, to zdam ten egzamin poprawkowy, obiecuję. Poprawkowy! Poprawkowy! Mamo, on mi tyle wstydu narobił u Kowalskich, nawet nie potrafi powiedzieć akwarium. No powtórz, akwarium! Akwarium! Andrzej, co mu się stało? Przejdzie mu to z wiekiem. Tam są ryby w akwarium, a Jaś i Marysia ciągle go przedrzeźniają. Jak to go przedrzeźniają? Ojej, no przez to R. Słuchajcie, musimy z nim pójść do psychologa. Ale najpierw ja z nim porozmawiam. Przepraszam. Paweł! No... Nie, no co ty się tak marzesz? Taki duży chłop, bracie, i tak się marzę, no. Przecież jak tylko zechcesz, to potrafisz powiedzieć R. Tylko musisz chcieć. No chodź, chodź do mnie, chodź, chodź. No, spróbuj powiedzieć rybka. Rybka. A, jeszcze nie. Nie lipka, tylko rybka. Rybka. A, to już o wiele lepiej, ale jeszcze nie to. Bo teraz było R i L, była rybka, a musi być rybka. To się łatwo zniechęcasz. Nie tak jak twój kolega Demostenes, wiesz? Kto? Demostenes. Demostenes? Demostenes, taki grecki kolega, on też miał trudności z mówieniem. Inne dzieci uczyły się mówić, rozumiesz? A on płakał, a potem przestał płakać i nazbierał kamieni. Wiesz, takich
kamieni? Tak. A nie takie duże kamienie, głazy, tylko jej małe kamyczki, o jeszcze mniejsze od tego. I do ust je wkładał i uczył się mówić. I tak się nauczył, że potem był najlepszym mówcą w Grecji. I do dzisiaj dzieci się uczą o nim z historii. Naprawdę? Naprawdę. Paweł, chciałbyś pojechać nad morze? No pewnie. To ja będę szumieć, a ty mów. Gdzie masz koralik? Pokaż. Nie ma, gdzie go masz? Już poszedł. Ojejku. Chodź. Tatusiu! Tatusiu! Tatusiu, Paweł połknął koralik. Co połknął? Jaki koralik? Taki zwyczajny, niebieski. To miał być kamień. Bo Paweł się chciał nauczyć mówić R. Połknąłeś? Mhm. Wisiu! Wisiu! Paweł połknął koralik. Co połknął? Koralik chciał być Demostenesem. No tak, rozumiem, ale Demostenes robił to broniąc Helady przed Macedończykami. Co to ma do rzeczy? Chodziło o to, żeby Paweł nauczył się mówić R. Mamo, Paweł połknął koralik. Mamo, Paweł połknął koralik. To bardzo niezdrowe, córeczko. Co ty powiedziałaś? Połknął koralik? Tak. Jak to, połknąłeś koralik? Synku, synku, jaki koralik? Koralikowy. No ale jak duży? Duży jak guzik? Od mojego płaszcza. Aż taki ogromny, jak... Ale nie takiego koloru. No dobrze, ale jaki? Jak 10 groszy, 20, 50? Jak 10, 5 groszy. Dzwoń po doktora Karasia, proszę. Płacz, nie, to niemożliwe. Płacz. Nie płacz, mały, nie płacz. Paweł. Kupię ci czekoladę. Nie ma sygnału, idę do sąsiadów. Dobrze, przepuść mnie, puść mnie. Nie płacz, proszę. Co tu się dzieje? Doktor nie będzie ci robił zastrzyków. Niech on zagryzie chlebem. Mały połknął koralik. Coś pan dała? Nie martw się, kochanie. Co? Wiśniu, coś mu dała. Może mu sól gorzką dać, co? Sól gorzką, coś ty. To powinno być coś, co działa łagodnie. Jakieś gotowane pory albo szparagi. Bo i włókna owijają się wokół przedmiotu połkniętego i nie powodują perforacji. Ja? To bym go podniósł do góry za nogi i tak długo potrząsał, ażby mu ten koralik wypadł. O, powiedział to wiedział. Potwór. Przegotowanej wody. O, ryty! Kto to porozrzucał koraliki? Paweł! To twój koralik! Ale w gruncie rzeczy w takich sytuacjach najlepsze są gotowane szparagi. Pomagają niezawodnie. Co to jest? To jest taka układanka. Widzisz, według tego wzoru trzeba ułożyć z tych elementów, które tutaj masz, dokładnie taką samą sytuację. Bardzo dobrze. A czy umiesz jakiś wierszyk? Mhm. A może mi powiesz? Żyj nasza mateczko, szczęśliwa, wesoła, niechaj nie zachmurzy. Paweł, no widzisz, Beatko, to on już jest w środku. Och, najmocniej panią przepraszam. To ja panią przepraszam, bo ja Pawła zabrałam z korytarza. Dzień dobry pani. Dzień dobry, to właśnie ja telefonowałam do pani. A no właśnie czekałam. Proszę bardzo, niech pani siada. Dziękuję bardzo. A to jest Beata. Jesteś ustrzyczką Pawła? My jesteśmy bliźniaki. Naturalnie. Och ty. Wie pani, ja mam dla nich bardzo dobrą zabawę. Idźcie na chwileczkę do drugiego pokoju, co? A proszę, może pani przez moment się zajmie tym, co tutaj jest na stole? Dziękuję bardzo. A ty piłką się bawisz. Widzę, że będziesz sportem się interesowała. Ja mam tutaj dla Pawła coś ciekawego. Pawełku, popatrz. Ale siądziemy sobie, dobra? Tutaj są koraliczki. Nie w tę stronę sobie siądź, odwrotnie. I musisz na ten drucik nanizać koraliki. A ja będę, ale to na czas jest zabawa, wiesz? A ty się zajmij czymkolwiek innym, to nie dla ciebie. To ja ustawię swoje mieszkanie, dobrze? Bardzo dobrze, domek, no świetnie. Uwaga, Paweł, start. Co tu mamy, szafę?
A, tapczan. I lalka. Trochę ma brudne ubranko, ale nie zwracaj na to uwagi. Pobawcie się teraz sami, a ja pójdę na chwileczkę do drugiego pokoju. Dobrze? Szybciej, Paweł. No jak tam, Pawełku? Gotowe? No brawo, nawet dwa. O, świetny czas. A co ty, Beatko, masz tutaj? Rodzice odpoczywają po pracy, a Paweł śpi. Tak? A mama nie przy kuchni? Proszę bardzo, niech pani siada. Można, dziękuję. Słuchaj, Beato, ja teraz mam dla ciebie coś. Czy ty lubisz wierszyki? Tak. No, więc ja ci przeczytam taki jakiś wierszyk mały, a ty postarasz się mi go powtórzyć, dobrze? Dobrze. Strach na wróble, strach na wróble. Dziura w garnku, dziura w kuble, a na głowie kapelinder, kawał rury jak cylinder. Strach na wróble, dziura w garnku, dziura w kuble, a na głowie kapelinder, kawał rury jak cylinder. Bardzo dobrze. Paweł, a teraz ty. Chodź. To po prostu niebywałe. Pełen garnek miodu miałem, a na garnku tym jak drut napisane było miód. No powtórz. No niestety, on tego nie powie. Dlaczego? Bo on nie umie mówić R. A mi się najbardziej podobały te lalki w tym pokoiku. Ale muszę się wyprowadzić do tam piątek matematyki. Ale tam było fajne, takie śmieszne. No to brawo. Szkoda, że miałeś inne zajęcie. Och, jaki boski zapach. No. Mistrzu. Ja nic nie czuję, bo mam katar. O! Proszę. Proszę, Tosiu. Dzięki, biorę. Nawet nie przypalone. O! No nic, nic, nic się nie stało. No i jak poszło? No więc, wiesz, w sumie bardzo dobrze. Jeszcze dżemu. Stopień inteligencji u Pawła i Beaty grubo ponad normę. Paweł, masz? Bardzo grubo? No Beata. O, bardzo, bardzo! Wybitne zdolności matematyczne. Słuch absolutny. Sprawność manualna wspaniała. To znaczy, że we wrześniu mogą iść do szkoły. No więc z Pawłem jest straszny kłopot. A przed chwilą mówiłaś, że w porządku. Ale tego jeszcze nie powiedziałam. Więc wiesz, ta jego wymowa. Jemu to kiedyś przejdzie. I w zasadzie to jest żaden szkopuł. Ale środowisko dziecięce jest tak nietolerancyjne. Więc te jego zahamowania, wiesz, utrwalą się. I Paweł będzie miał poczucie niepełnej wartości. W związku z tym ona proponuje, żeby poczekać jeszcze rok. Tak, to jedno pójdzie do szkoły, a drugie nie. Bzdura. Ja bez Pawła nie pójdę do szkoły. Bzdula. Żadne z was nie pójdzie do szkoły. To wszystko przez ciebie. Ja pójdę do szkoły. Posłuchaj, jak byłem taki jak ty, też nie mówiłem R. A teraz czarna krowa w kropki bordo. No powtórz. Wiesz, nie wiem, czy ci pokazać tę kryjówkę. Ale dlaczego? Przecież tyle opowiadałeś mi o niej. Tak, ale rozmyśliłem się, no. Wielka mi rzecz. Ja też miałem swoją kryjówkę. Nie, nie mogę. O niej wiem tylko ja. Ale nie pisma ani słowem. Można na tobie polegać? Można. Przysięgnij. No ale na co? Na co chcesz? Możesz na mnie polegać, jak na Zawiszy. Białym. No dobra, chodź. Wiesz co, mój ojciec jest tutaj weterynarzem, a ta szopa jest chwilowo pusta. No ale z tym zwierzakiem będziemy. Spokojna głowa, zobaczysz. No, jak ci się tu podoba? Fajnie jest.
to za dźwięki? Delfiny. Co? Delfiny i ich głosy. Nie wiesz, że one się porozumiewają pod wodą? Bojasz. Naprawdę. Naukowcy już tego dowiedli, a teraz opracowują słowniczek mowy delfinów. Może. I co tak steczysz? Rozłóż się tam. Z narzędzi też możesz korzystać. I czuj się jak u siebie w domu. Ej, to ty masz taką narzeczoną. Co ruszasz, twoje? Jak ma na imię? Agata. Dla mnie wszystkie baby są głupie. Ojciec cię rodził? Moją mamę zostaw w spokoju. Matka to matka. Ale z dziewczyną to ja bym się nie potrafił kolegować. Ta jest inna. Zakochałeś się? Coś ty, ona nie jest w moim typie. A była już tutaj? Przecież powiedziałem, że tylko ty wiesz o tej kryjówce. Czekasz na kogoś? Cześć. Nie, tak sobie tu sterczę, nie mam nic do roboty. Aha, Agata. Co? No wiesz, może jakoś by... No wiesz... No po co? Zara. No szybciej, no. Chwileczkę. Może to? Nowość, bardzo dobre. Sama wiem, co jest dobre. Chcesz jeszcze coś? Nie, to znaczy jego brat nie może wymówić R, no a ciebie uczą dykcji, może jakoś byś pomogła. Tylko o to wam chodzi? Jasne, że... Nie, nie uczą mnie dykcji. A może znasz jakiegoś nauczyciela dykcji? Ja wiem. Zwróćcie się z tym do aktora jakiegoś. Ja jestem tancerką. No i co? A, niech to. Tyle pracy na nic. Mam pomysł. Pewnie znowu jakiś nie wypał. Jeszcze mi będziesz dziękował. Bierz bąble, idziemy do zoo. Prędzej. Mówię ci. Romek! Tu skąd te dzieci się tutaj wzięły? Zbyszek, chodź tu, kierownik planu. Romek, skąd te dzieci się tu wzięły? No co jest, Romek? Tak, proszę tutaj. Co się stało? No co wy za zabawy sobie robicie? Dzieci, do roboty. No, dzieci, skąd wy się tutaj się wzięły? Pani, a to będzie taki bałagan. Chodź, chodź. A przecież reżyser powiedział, że mam się wziąć do roboty. Tak, ale on tak mówi do nas, to nie do was. Jakby jeszcze raz tak powiedział... To stójcie tutaj i się nie ruszajcie. Dobrze?
Romek, przyprowadź te dzieci. Tym dzieciom to należy się po tabliczce czekolady. Tego nie było w planie. Pani Gabo, taka rzecz. Przygotuje pani 2-3 kostiumy takich małych pazików. My te dzieci ubierzemy i one będą jechały na tym, nie będą jechały na tym wózeczku. To jest po prostu niemożliwe na użenie jednego kostiumu. Weźmie pani jakieś żabociki. No ale skąd tego... wezmę? Jest pusta garderoba. W filmie nie ma rzeczy niemożliwych. Zobaczymy. Słyszałeś? No. 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 A co z wielbłądem? Wielbłąda się zlikwiduje. Ja się nie zgadzam na to. Też robię. Pana proszę bardzo na plan. Co pan tu jeszcze robi? Pan jest niepotrzebny. Do widzenia. A co z dziećmi? Jak z dziećmi? Już idą. On jest dobry i gotowy. Tak, no to chodź. Gotowy, szybciutko wkładam na sport. Zakładaj. Szybciej. Czy one nie spadną z tych koni? Nie, tam Tadek stoi. Boi się? Nie. Też. Nie zlecisz? Nie. No pamiętaj. Słuchaj, wiesz co? Damy ich na wielbłąda. Przecież wielbłąda pan zwolnił. Dzieci, uwaga, kręcimy. Kamera, cisza. Dobranocka, 15. Najjaśniejszy panie, znajdujemy się na terenie Królewskiego Ogrodu Zoologicznego. A więc powiadasz, marszałkuniu, że właśnie dzisiejszej nocy zwierzęta przemawiają ludzkim głosem. Tak jest, najjaśniejszy panie. I często im się zdarza, że mówią dużo rozsądniej niż ludzie. I na temat... Kogo ty masz na myśli, no, marszałkuniu? Bardzo fajnie król powiedział. Słyszy pan, panie Ordon, podobaliśmy się robimy, dzieciom. Robimy, co możemy. Jak tobie na imię, dziecko? Paweł. A, Pawełku, zdaje się, że ty masz trudności, kłopoty, jak Rzymianie mówią z tą pieską literą R, co? O, my właśnie do panów w tej sprawie. Jak to? Do nas? Tak, bo panowie są aktorami i wiedzą, jak to trzeba mówić. No, nie wszyscy. I nie zawsze. No dobrze, powiedz mi... Mogę poprosić o kolonę? No ale pod warunkiem, że powiesz ładnie literę R. Dobrze, tak. Pawełku, no bardzo cię proszę. Pawełku, wyobraź sobie, że spotykasz chłopca, który zamiast lok mówi rok. Zamiast kula mówi kura. A zamiast lak mówi ra. O! Zamiast lola mówi rola. O! A zamiast lany poniedziałek mówi rany Julek. No. On by nie powiedział lany Julek, tylko rany Jurek. Brawo! Brawo! Rany Julek! Rany Jurek! Rany Julek! Wszystkim ludziom, co do pracy spieszą, wszystkim kwiatom, co się słońcem cieszą, wszystkim kotom, co nowe śpią, listonosz.
Dziękuję.